Cześć! W każdy piątek moja mama Jola zaraża Cię darmową porcją krawieckiej wiedzy. Opowiada o różnych wykończeniach, detalach szyciowych, podpowiada Ci, jak stawiać pierwsze kroki w szyciu, no i też te kolejne. A w tym wideo ja chciałabym podpowiedzieć Ci, na co zwrócić uwagę, takie ABC obsługi maszyny do szycia. Co zrobić, żeby się Ciebie słuchała, żeby ładnie szyła, żebyście się po prostu lubili. Opowiem o tym, na co zwrócić uwagę pod kątem igły, używania nawlekacza, nawijania nitki na szpuleczkę, no i różne inne ciekawe rzeczy. Także zostań ze mną do końca. Ze mną dwie maszyny, mechaniczna i elektroniczna, z chwytaczem wahadłowym i z chwytaczem rotacyjnym, po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Zaczynamy! To może być dla Ciebie oczywiste, ale o oczywistych rzeczach też czasami warto powiedzieć. A mianowicie, w przypadku obsługi maszyny do szycia i w ogóle pracy na niej, możemy powiedzieć, że dwie rzeczy są absolutnie kluczowe. Pierwsze niezbędne akcesorium, które musi wystąpić w kontekście szycia na maszynie, to oczywiście nitka, o której będę mówić za chwilę. A druga to igła. Najważniejsza rzecz to nie szyj igłą tak długo, aż ona się nie złamie. Około 8 godzin to maksymalny czas pracy igły. Po tym czasie trzeba ją wymienić. Oczywiście nie chodzi o te 8 godzin, w których ona sobie bezczynnie jest wkręcona do maszyny. Chodzi o 8 godzin jej pracy. I to, na co na pewno warto zwrócić uwagę, czego możesz jeszcze nie wiedzieć, będąc osobą początkującą, to to, że igły mają swoje konkretne przeznaczenia. Mamy igły uniwersalne, które są uniwersalne, ale tylko w obrębie tkanin i mamy igły, które są przeznaczone do dzianin. Czy to dzianin bardzo elastycznych, tutaj nazwa super stretch, czy do takich dzianin, z jakich na przykład uszylibyśmy sobie bluzę. Mamy też igłę do skóry. Reasumując, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o pigułkę wiedzy, konkretny typ materiału, upewnij się, czy igła, którą masz wkręconą do maszyny, jest dokładnie tą igłą, którą powinniśmy szyć. Bo co się może zadziać, jeśli będzie to igła nieodpowiednia? Maszyna może Ci na przykład przepuszczać ściek, czyli nitka z góry nie będzie wiązać się z nitką z dołu i pojawi się frustracja. Kolejna bardzo istotna kwestia. Wiele maszyn, które posiadacie, ma wbudowane nawlekacze do igły, tak zwane automaty do nawlekania. Bardzo istotne, to co pokażę za moment, żeby używać ich wtedy, kiedy igła jest w odpowiedniej wysokości. Zobacz, sam A. Żeby prawidłowo używać nawlekacza, musimy przede wszystkim upewnić się, że igła jest w maksymalnie najwyższym położeniu, czyli że nie wbija się tam gdzieś do środka, czy że nie jest bliżej stopki. Wysokość igły zmieniasz za pomocą koła zamachowego z boku maszyny, po jej prawej stronie. W momencie, w którym igła jest na pewno maksymalnie najwyżej, opuszczamy sobie dźwignię nawlekacza do samego końca, czyli używam maksymalnej siły. Upewniam się, że tutaj w otwór w igle weszło takie malutkie, cieniutkie szydełko. I teraz podkładam nitkę pod ten haczyk, następnie wkładam pomiędzy dwa metalowe bolce, trzymam ją naprężoną, ale nie ciągnę. I wracam z nawlekaczem do góry. Z tyłu powstała pętelka, za którą należy pociągnąć. Jak pociągniesz za nitkę z powstałej pętelki, igła jest nawleczona. Prosta sprawa, ale najistotniejsze to dopilnować odpowiedniej wysokości igły. Żeby igłę wykręcać i wkręcać z powrotem, tutaj z boku znajduje się śruba, którą wystarczy delikatnie poluzować. Nie odkręcaj jej w całości, wystarczy poluzować i igła już wychodzi. Pamiętaj, 8 godzin pracy zmieniasz igłę. Przy każdym uderzeniu, które może się zadziać, jakimś niefortunnym oczywiście, wykręć igłę i sprawdź, czy jest na pewno idealnie prosta, tak jak od nowości. Taki test możesz zrobić na jakiejkolwiek płaskiej powierzchni. Układasz sobie igłę tą częścią płaską i sprawdzasz, czy
cieńsza powierzchnia jest w całości równoległa, czy nie doszło do przekrzywienia. Żeby wkręcić igłę z powrotem, tylna część idzie do tyłu, wkładamy igłę w otwór do samego końca, upewniamy się, że jest do samego końca i dokręcamy śrubą. Kolejna istotna rzecz, która tutaj ma miejsce i która może sprawiać pewne kłopoty, to wymiana stopki, ale tak naprawdę wystarczy, że swój palec wskazujący skierujesz tutaj na tył uchwytu, naciśniesz guziczek i stopka już spada. Montaż z powrotem, podkładasz, opuszczasz uchwyt i wpinasz stopkę. W trakcie używania maszyny upewniaj się, że w tych rowkach, w transporterze nie gromadzi się kurz. Warto tę płytkę raz na jakiś czas odkręcić i szczoteczką dokładnie wyczyścić te przestrzenie. Jeśli przez długi czas nie będziesz dokonywać tego czyszczenia, kurz zacznie się zbijać w kuleczki i ograniczy pracę transportera. Po jakimś czasie możesz mieć wrażenie, że maszyna słabiej przesuwa materiał, gorzej pracuje lub też głośniej, przez to, że nagromadził się tutaj nadmiar kurzu. Robimy to w miarę systematycznie, a jeśli szyjesz dużo, to często. Kolejna bardzo ważna rzecz dla dobra Twojej maszyny. Nie ciągniemy za nitkę przy opuszczonej stopce. Zwróć uwagę, że teraz ta nitka schodzi sobie swobodnie, nie używam w ogóle siły. W momencie, w którym opuszczę stopkę, czuję opór. To dlatego, że zamknęły się talerzyki odpowiadające za prawidłowe naprężenie nitki górnej. Zatem, jeśli chcesz wyciągnąć sobie trochę jakiś odcinek nitki, jeśli potrzebujesz wykonać jakieś operacje, podnosisz stopkę do góry, nawlekasz, dopiero później, już po podłożeniu materiału, opuszczasz stopkę. Powiedziałam, że druga istotna kwestia to nitka. I to, na co trzeba zwrócić tutaj uwagę, takie kluczowe punkty to po pierwsze prawidłowe zamocowanie jej na maszynie. Szpulkę możemy albo zamocować w orientacji poziomej, albo w orientacji pionowej. Jeśli długość szpulki pozwala Ci na zamocowanie w orientacji poziomej, to zdecydowanie warto z tej orientacji skorzystać w pierwszej kolejności, a jeśli nie ma takiej możliwości, to tutaj znajduje się wyżłobienie, w które wkładamy sobie trzpień znajdujący się w zestawie standardowym i mocujemy szpulkę tutaj. W momencie, w którym mocujemy szpulkę w orientacji poziomej, to z akcesoriów bierzemy dwa takie blokery. Zakładamy pierwszy, mniejszy, potem dopiero szpulkę i na końcu zakładamy ten bloker. Tak, żeby szpulka była przytrzaśnięta. W ten sposób. I w pierwszej kolejności powiem Ci o najważniejszych rzeczach dotyczących nawijania nitki na tę małą szpuleczkę. Kluczowe jest to, żeby przeprowadzić nitkę przez ten naprężacz. I teraz jak to zrobić? Trzeba to zrobić w taki sposób, żeby nitka weszła o tutaj między śrubę a talerzyk do środka. Następnie robimy sobie taki spacer dookoła. Wiemy już na pewno, ale jeszcze możemy pociągnąć za te nitki, że one tam wpadły i dopiero teraz mocujemy sobie nitkę na szpulce. Prosta sprawa, tutaj masz takie oczka. Przekładasz sobie nitkę przez otwór. Przekładasz sobie nitkę przez otwór i ta ścianka, która nie ma nitki, to nasza podstawa. Zakładamy szpulkę na metalowy bolec, bolec przesuwamy na bok, w prawą stronę, włączamy maszynę, czyli już jest podłączona do prądu i po naciśnięciu rozrusznika nitka zacznie nam się nawijać. Po nawinięciu jakiejś ilości, tak żeby nitka nam się już tutaj trzymała, obcinamy nitkę tuż przy ściance, tak żeby tutaj nie został żaden ekstra wiszący ogonek, bo on potem nam tam na dole może ewentualnie narobić bałaganu. I teraz zwróć uwagę, że nitka w trakcie nawijania, jeśli jest prawidłowo tutaj włożona, czyli ma naprężenie, ona nam się nawija dół, góra, góra, dół. I to znak, że ją tu prawidłowo włożyłam i Ty masz włożyć dokładnie tak samo. Nitka ma być ponadto nawinięta tutaj
mocno, ściśle, bez żadnych odstających, no jak ja to mówię, krzaczków. To, na co musimy zwrócić uwagę w kontekście prawidłowego nawleczenia czy przeprowadzenia nitki do igły, to znowu haczyki. I nitka ma wejść w każdy punkt, który jest zaznaczony. Mam się upewnić, najlepiej trzymając nitkę z jednej i z drugiej strony, mam się upewnić, że rzeczywiście ona weszła tam, gdzie miała wejść. Czyli tu trzymam sobie jedną dłonią, tu drugą. Cyk, weszło. Idę dalej, zawracam, upewniam się, to szalenie istotne, że nitka wpadła mi tutaj w oczko szarpaka. Żeby wpadła, muszę wykonać taki ruch od prawej do lewej i spojrzeć jeszcze sobie tu z boku, że ona rzeczywiście jest w tym oczku. To ma taki kształt, tu jest oczko i niteczka ma wpaść do środka. Jeśli tego nie zrobimy, to maszyna na 100% zawarczy, to znaczy będzie pracować głośno. I stąd kierujemy się już do igły, przy której już byliśmy. Bardzo ważne, na sam koniec możesz jeszcze złapać za nitkę od góry, od dołu i wykonać taki ruch góra, dół przy podniesionej stopce, nie opuszczonej, przypominam, żeby upewnić się, że nitka wpadła tutaj do talerzyków. To naprężenie jest naprawdę bardzo istotne. Montaż nitki dolnej w zależności od tego, jaki mamy rodzaj chwytacza, bo możemy mieć albo maszynę z bardziej nowoczesnym rozwiązaniem, czyli chwytaczem rotacyjnym, albo możemy mieć montaż tej szpulki ukryty, tak jak w tradycyjnych modelach maszyn. W przypadku chwytacza wahadłowego musimy odsłonić sobie wolne ramię, pozbyć się tego pojemnika, odsłonić tę pokrywę i dopiero mamy widok na chwytacz. Sposób montowania to jedna rzecz, która będzie się różnić, no i druga to też to, jak będziemy go czyścić i ewentualnie oliwić, do czego oczywiście zachęcam. Tutaj mamy takie bardzo podstawowe akcesoria, które znajdziesz zawsze w zestawie standardowym, natomiast jeśli szyjesz dużo i wykorzystujesz sprzęt często, warto zaopatrzyć się w taki podstawowy zestaw do czyszczenia maszyn, overlocków czy hawciarek. W takim zestawie powinna być większa butelka oleju, powinno być sprężone powietrze, większa szczoteczka, no i jakaś ściereczka z mikrofibry. To taki zestaw, który będzie w zupełności wystarczający. No i teraz, jakie będą tutaj wynikać nam różnice w obsłudze? Pierwsza, najważniejsza kwestia, tutaj ten dostęp, już widziałaś czy widziałeś, ile czynności trzeba wykonać, żeby dostać się do chwytacza wahadłowego. W przypadku chwytacza rotacyjnego wystarczy, że przesuniemy sobie ten guziczek, podniesiemy płytkę i mamy już od razu dostęp do szpuleczki. No i jeśli chodzi o montaż, sprawa bardzo prosta. Bierzesz szpuleczkę, nitka układa nam się od góry, tutaj z lewej strony, w ten sposób. Wkładasz ją i zgodnie z kierunkiem strzałek przeciągasz nitkę. I jeszcze w tym modelu mamy przyspieszone nawlekanie i pociągam, obcinam. To model Minerva MC250, w którym właśnie taki system został zamontowany. Co robię? Zamykam i hop, nawleczone. No dobra, to teraz ta sama operacja w chwytaczu wahadłowym. Do rotacyjnego jeszcze wrócimy. Tutaj zobacz, że maszyna jeszcze świeżo naoliwiona praktycznie, więc przygotowana idealnie do szycia. Ale zanim o oliwieniu, zanim wrócimy do tego, to jeszcze się skupmy na nawleczeniu chwytacza wahadłowego. Pociągamy sobie za ten języczek. Wyciągamy metalowy bębenek. Szpuleczka wyszła. Oj, też zobacz, naoliwiona. I teraz. Tutaj w bębenku znajduje się takie nacięcie. Wkładamy sobie szpuleczkę odwrotnie, to znaczy nitkę trzymasz w ten sposób, schodzi z góry z prawej strony. Wkładamy, przeciągamy
czy przeprowadzamy przez to nacięcie, przez ten metalowy naprężacz. Tutaj możemy regulować moc tego naprężenia i już czuć, że niteczka wychodzi z oporem. Tak przygotowany bębenek, łapiesz sobie za ten metalowy języczek, odchylasz go maksymalnie i to sprawia, że szpulka nam już nie wyleci. Czyli trzymam sobie tak i komfortowo, trzymając, wkładam bębenek do środka. I tutaj zwróć uwagę, że jest w całej tej obejmie wyżłobienie. Tu mam element, który w to wyżłobienie ma wejść, więc nie ma w ogóle tutaj pola do zastanawiania się, jak to włożyć. W przypadku chwytacza wahadłowego, zanim zamkniesz tę pokrywę, zobacz, tu się przytrzasnęła nitka, to dlatego jej nie zamknę tak jak w chwytaczu rotacyjnym. Łapiesz sobie nitkę z igły. Prawa ręka idzie na koło zamachowe z boku maszyny. Trzymam cały czas nitkę. I teraz zwróć uwagę, co się będzie działo na bębenku. Nitka z igły wykonuje spacer, porywa nam nitkę z dołu i tutaj powstała taka pętelka, którą należy wyciągnąć. I dopiero teraz, jak ta nitka jest przeciągnięta otworem w stopce, możesz zamknąć pokrywę i zasłonić wolne ramię. Maszyna jest gotowa do szycia. Po co ten ruch? Można by było tę nitkę w pewnym sensie zostawić, ale maszyna po podłożeniu materiału i rozpoczęcia szycia musiałaby wykonać wysiłek wyciągnięcia tej nitki, więc sam początek przeszycia nie byłby tutaj taki gładki, tylko pojawiłby się taki krzaczek. A skoro chcemy, żeby wszystko było od początku do końca ładne i takiego krzaczka pewnie byśmy woleli nie mieć, to tę nitkę zawsze wyciągamy. Poza tym, mając dwie nitki tutaj z tyłu stopki, w momencie, w którym czujesz problem z wystartowaniem, bo masz trudny materiał, to możesz sobie delikatnie, tak jak ja teraz, obwiązać nitkę, trzymać ją tu z tyłu i w momencie, w którym startujesz, na przykład też może być tak, że wciąga ci materiał do środka. Jak zauważysz, że maszyna ma problem z wystartowaniem, pociągasz za te nitki, pomagasz maszynie. Jeśli to zrobisz, to masz za co pociągnąć. Jedna nitka, czyli igła, nitka z igły, z góry, nie wystarczy, może się urwać. No i skoro jesteśmy przy chwytaczu, to kontynuując ten temat, od razu pokażę ci, jak czyścić ten konkretny rodzaj chwytacza i na co zwrócić uwagę w kontekście oliwienia. Oczywiście może być tak, że masz zupełnie inny model maszyny albo jakiś no, starszy na przykład. No i na pewno fajnie jest spojrzeć na ostatnią, przedostatnią stronę instrukcji. Otwieram sobie, bo tak jest wygodniej podważyć tę płytkę. O, jak widzisz, teraz poszło to bardzo sprawnie. W każdym razie ta ostatnia czy przedostatnia strona w instrukcji, ona zawsze ma zawarte rady, gdzie oliwić, jak czyścić, ale podstawa. Przede wszystkim, jeśli sprężone powietrze, to tylko tutaj po wierzchu i to z dołączonym do dozownika, do sprayu, dołączoną rurką. Nie używaj tego w taki sposób, żeby gdzieś tam wciskać brud do środka. Chcemy bardziej ten brud wyciągnąć, więc sprawdzi się, czy to taka mała szczoteczka, czy taka troszeczkę większa. Czyścimy przede wszystkim tutaj te powierzchnie blisko transportera i jeśli chodzi o ten chwytacz, to on oczywiście też jest wyjmowalny, więc go wyciągamy. Żeby go wyjąć, tutaj trzeba poluzować sobie śrubeczkę i najfajniej to tak naprawdę, jeśli masz odkurzacz z regulacją mocy, ustawić sobie ten odkurzacz na najsłabszą moc wciągania i po prostu to odkurzyć. Jeśli chodzi o oliwienie, to po wyjęciu szpuleczki tu w środku znajduje się taka gąbeczka i tutaj dosłownie dajemy sobie kropelkę oliwy. I tyle, to wystarczy. Jeśli chodzi o czyszczenie innych powierzchni, no to tak, jeśli szyjemy coś bardzo pylącego, okolice, igielnicy, tutaj jak najbardziej wszystko warto sobie odkurzyć. Tutaj znajduje się wyżej, na drodze nawleczenia, naprężacz. Ten naprężacz też sobie czyścimy. Całą tę ścieżkę nawleczenia
Tutaj znowu warto sobie powyciągać odkurzaczem. Tu od góry, jak wyciągniemy sobie szarpak, to też czyścimy. Tutaj naprężacz, te elementy, wszędzie, staram się dotrzeć wszędzie tam, gdzie przechodzi nam nitka i gdzie potencjalnie z tej nitki może nam się kurzyć. W przypadku chwytacza wahadłowego, czyli tego bardziej tradycyjnego, już tu z nim przyjadę. Sprawa jest, no nie wiem, czy prostsza, czy trudniejsza, inna po prostu. Znowu musimy się tu dostać i na pewno pod kątem czyszczenia, no powiedziałabym, że łatwiejsza, bo po pierwsze, to możemy sobie bez problemu wyciągnąć. Te wszystkie elementy możemy stąd wyjąć i wystarczy odsunąć sobie te elementy i to, i jeszcze jedną część, możemy bez problemu wyjąć. Po wyjęciu wszystko tutaj dokładnie możemy sobie wyczyścić, czy to pędzelkiem, czy jeszcze dodatkowo ściereczką, jeśli jest taka potrzeba, można sprężonym powietrzem. Natomiast, tak jak wspominałam, lepiej to odkurzyć, wyciągnąć. I jeśli chodzi o oliwienie, to najlepiej tak naprawdę zwilżyć sobie kawałek ściereczki z mikrofibry i tutaj przetrzeć wszystkie te elementy w środku. One teraz są tak naprawdę solidnie naoliwione, co widać na moim palcu. Tak samo tutaj te obejmę oraz ten element. No i po zdemontowaniu musimy to oczywiście zmontować z powrotem. I tę czynność najlepiej wykonać, kładąc maszynę na część tylną. Czyli po prostu musimy ją położyć. Zmontowanie tego jest naprawdę bardzo proste. Z tego elementu pilnujemy, żeby ten ząb był na dole. Tak wygląda prawidłowo włożone. I została nam obejma, w której w tym miejscu znajduje się wyżłobienie. I to jest góra. A tu, gdzie jest taki malutki wystający bolec, to dół. I to wkładamy sobie tak, żeby po prostu wycelować. O, wpadło. Tak, bolec w wyżłobienie, a to większe wyżłobienie jest od góry. No i musimy to po prostu zapiąć. Do tego potrzebuję dwóch rąk. Finito. Zmontowane. Byliśmy przy igle, byliśmy przy nitce górnej, dolnej i w zasadzie można powiedzieć, że z tą wiedzą i na pewno masz jeszcze wiedzę szerszą dotyczącą tego, jak korzystać z maszyny. W każdym razie na tym etapie moglibyśmy sobie już spokojnie szyć, ale mogą się tu pojawiać jeszcze drobne problemy i bolączki, jakie na przykład syndrom uciekającej nitki. Na czym polega syndrom uciekającej nitki? Ano na tym, że zostawiacie tę nitkę po jej obcięciu za krótką. W zależności od tego, jaką masz maszynę, albo możesz używać do obcinania po prostu klasycznie nożyczek, albo korzystasz z nożyka, który jest w większości maszyn wbudowany, a jeśli go nie ma, to można sobie dokupić taki nożyk doklejany. Jak on działa? Wyciągam nitkę takiej długości, żeby dosięgała do nożyka i po prostu się o niego ocieram. Dzięki temu, proszę, dowód przecięła się. Ale jeśli masz bardziej zaawansowany model maszyny elektronicznej lub komputerowej, to w większości modeli będziesz mieć do dyspozycji przycisk obcinania nici. I teraz, co jest bardzo istotne w kontekście tego przycisku, jak my byśmy sobie tutaj już troszeczkę poszyli, to, czyli nawet włączmy i sobie tu troszeczkę poszyjmy, to jest moment, w którym stwierdzamy, że już skończyliśmy szyć, zanim jeszcze podniesiesz stopkę do góry. To bardzo ważne, dlatego że teraz ta nitka jest, zobacz, cały czas jeszcze naprężona.
Jak stopkę podniesiemy do góry, naprężacz puści i nitka się poluzuje. A to oznacza, że ten automat do obcinania nici będzie miał troszeczkę cięższą pracę do wykonania. Więc dopóki tej stopki jeszcze nie podniosłaś lub nie podniosłeś, to jest moment, w którym możemy tego przycisku użyć. W momencie, w którym będziemy często używać tego przycisku już po podniesieniu stopki i nawet jeśli ją opuścisz, to nieważne, bo ta nitka już się zdąży poluzować, to po jakimś czasie ten nożyk może zacząć nam dziwnie pracować, jeśli chodzi o dźwięk, albo w ogóle przestać ciąć nawet. Kolejna czasami może nieco problematyczna kwestia w obsłudze maszyny to regulowanie docisku stopki. O ile w ogóle w maszynie jest wbudowana taka regulacja, bo w podstawowych modelach jej nie będzie, to możesz spotkać trzy rozwiązania. Albo regulację za pomocą takiej śruby plus minus, tak jak w tym modelu 250 i Minerwie 363, albo możemy mieć wbudowane pokrętło, gdzie mamy wskazania numeryczne. Jedynka, dwójka, trójka. Im większa liczba, tym mocniejszy docisk. Albo możemy mieć też docisk umiejscowiony pod obudową, gdzie maszyna ma ten docisk zrobiony na bazie takiej sprężyny, która ma nam automatycznie regulować i pomagać w szyciu różnorodnych materiałów. Do tego docisku, który znajduje się pod obudową, możemy oczywiście również dotrzeć i zaingerować w ten docisk, ale wymaga to od nas zdjęcia tej części obudowy, do której dostęp jest z boku maszyny. Natomiast jeśli chodzi o tę konkretną regulację docisku, to tutaj szalenie istotne jest to, żeby pamiętać o ile stopni, w którą stronę się pokręciło. Celowo użyłam słowa stopni, bo dobrze jest się poruszać w tym kręceniu albo właśnie myśląc o tym kręceniu tak, że na przykład teraz pokręciłam o 45 stopni, i po wykonaniu operacji wracam o te 45 stopni, czy mogę zrobić sobie właśnie 45, 90, 180 i wrócić do pozycji wyjściowej. No albo mogę sobie przyjąć na przykład tak jak teraz, że zrobiłam sobie kwadrans. I jak najbardziej obroty tarczy zegara też będą ok. Jakikolwiek system, który pomoże Ci wracać do ustawienia fabrycznego. Mam dla Ciebie jeszcze dwie porady, takie troszeczkę bardziej rozwojowe, bo jedna dotyczy różnych rodzajów ścieków dekoracyjnych, wyszywania literek i też, uwaga, obszywania dziurek. A druga porada dotyczy korzystania z podwójnej igły. Odnośnie podwójnej igły mamy dla Was bardzo rozbudowany filmik, w którym moja mama Jola dzieli się wszystkimi możliwymi tajnikami związanymi z korzystaniem z podwójnej igły. Ale to, co jest najistotniejsze, kiedy sięgasz po podwójną igłę, to w zależności od tego, czy masz model elektroniczny o 7-milimetrowej szerokości ściegu, czy model mechaniczny, gdzie ta szerokość może być troszeczkę niższa, to musisz zwrócić uwagę na pewną rzecz. Za szerokością ściegu pójdzie nam też, może tak się zdarzyć, wielkość otworu w stopce. I teraz jeśli zamontujesz sobie tę podwójną igłę i przestawisz na przykład położenie tego mocowania od centrum, no bo przestawisz sobie po prostu pokrętło i przesuniesz się albo w prawo, albo w lewo, znowu, zależy jaki masz model, albo wybierzesz ścieg, w którym igielnica pracuje lewo-prawo i wyjdziesz poza ten zakres 5 mm, to może się zdarzyć tak, że albo prawa, albo lewa igła się złamie. Więc zawsze po wybraniu ściegu, po ustawieniu szerokości, upewnij się manualnie, kręcąc kołem zamachowym, że igła w swoim rozstawie nie uderza w stopkę. To szalenie istotne, a jeśli będziesz potrzebować jeszcze więcej informacji związanych z używaniem podwójnej igły, na naszej playliście Nauka Podstaw Szycia znajdziesz materiał o podwójnej igle.
Druga podpowiedź, a mianowicie po zabawie z nawlekaniem i korzystaniem z tych najbardziej podstawowych ścieków, jeśli będziesz mieć na przykład aż tak zaawansowany model, że będziesz mieć do dyspozycji dużo ścieków ozdobnych, dojdą literki albo będziesz właśnie chcieć oprzyć dziurkę, to niech nie zdziwi Cię to, że zwłaszcza jeśli będziesz mieć materiał bardzo wiotki, delikatny, taki, który no, bardzo łatwo jest tak pozagniatać, że on się samoistnie praktycznie ściąga, czyli nawet taki materiał, jaki ja mam teraz na sobie, to w tych miejscach, w których chcesz wykonać czy to ściek ozdobny, czy wyszyć literkę, czy właśnie oprzyć dziurkę, to ten fragment materiału koniecznie musi być podklejony lub jakoś dodatkowo ustabilizowany. Możesz wykorzystać podkład hawciarski, możesz wykorzystać wkład odzieżowy, możesz wykorzystać flizelinę, możesz wykorzystać taki wkład, który się wykorzystuje do podklejania pasków, czyli jakakolwiek forma włókniny, która dodatkowo stabilizuje nam materiał. Bez tego naprawdę będzie Ci bardzo ciężko na wielu materiałach, zwłaszcza na pojedynczej warstwie, wykonać ładnie wyglądający ściek i nie będzie to wina maszyny, tylko po prostu takie naturalne, normalne ograniczenie techniczne. Jeśli pojawią się po Twojej stronie jakiekolwiek pytania związane z obsługą czy to modelu elektronicznego, czy mechanicznego, schwytaczem rotacyjnym, wahadłowym, słucham o tym od 30 lat pod okiem mojej mamy, więc czy to ja, czy ona, odpowiem Ci na każde pytanie.